Nelson Mandela, południoafrykański polityk, prezydent Republiki Południowej Afryki w latach 1994-1999, jeden z przywódców ruchu przeciw apartheidowi, rasistowskim systemem gnębiącym czarnych, który panował w Republice Południowej Afryki do połowy lat 90. Działacz na rzecz praw człowieka, mąż stanu i laureat pokojowej Nagrody Nobla. W Republice Południowej Afryki nazywany był Tata, co często rozpisywano jako ojciec narodu. Polityka apartheidu zakładała osobny rozwój ludzi różnych ras. Zakazane były małżeństwa między rasami. Od 1950 roku sądy skazywały nawet osoby, które odbyły stosunek seksualny z przedstawicielem innej rasy. Wyznaczono dla ciemnoskórych osobne strefy, których nie można im było opuszczać. Mandela, walczący z dyskryminacją czarnoskórych, pierwszy proces miał w 1956 roku. Wtedy postawiono mu zarzut działalności wywrotowej, lecz został on uniewinniony. Po zdelegalizowaniu Afrykańskiego Kongresu Narodowego w 1960 roku, Mandela zaczął działać w podziemiu, planując zamach stanu, zmianę systemu i złagodzenia polityki wobec czarnoskórych. Dwa lata później pojechał do Algierii na przeszkolenie wojskowe. Został aresztowany podczas próby powrotu do kraju i skazany najpierw na 5 lat więzienia, a potem na dożywocie. Tymczasem sąsiednie państwa, jedno po drugim, uzyskują niepodległość. ANC korzysta z ich pomocy. Szkolone za granicą grupy bojowników przenikają do RPA, gdzie organizują akcje sabotażowe i zamachy bombowe. W 1986 roku wybucha kolejne antyrządowe powstanie. Władze wprowadzają stan wyjątkowy. Społeczność międzynarodowa nakłada dalsze sankcje. Mandela pisze z więzienia list do prezydenta Pietera W. Boty, proponując dialog w sprawie przyszłości kraju. W lipcu 1989 roku, pod wpływem międzynarodowych nacisków, rebelii w murzyńskich miastach i kryzysu gospodarczego, prezydent Botha po raz pierwszy rozmawia z Mandelą. 3 miesiące później, po odejściu Boty spowodowanym wylewem, urząd prezydenta obejmuje Frederick de Klerk. W grudniu spotyka się z Mandelą w więzieniu. Wkrótce potem ogłasza koniec polityki apartheidu i go uwalnia. 3 lata później obaj odbiorą pokojową Nagrodę Nobla. 3 lata po odzyskaniu wolności Mandela dostał pokojową Nagrodę Nobla jako ikona walki z apartheidem. W latach 1994-1999 był prezydentem RPA. Mógł on panować dożywotnio, lecz oddał władzę. Mógł się to robić, ale wolał zadbać o innych. Zamiast szukać zemsty, przebaczał. Był politykiem jak z innego świata. Wzorem, którego nie próbowano doścignąć. Jako prezydent Mandela żywa legenda. Zajmuje się promocją kraju za granicą. Światowi przywódcy go podziwiają i są pod wrażeniem jego ujmującej osobowości. Jest absolutnie szczery, uczciwy, szarmancki, dba o wygląd i maniery. Nie pali, nie pije, nie przeklina. Mówię o nim: gigant 20. stulecia, patriarcha, żywy dowód, że dobro zwycięża nad złem. Mandela ocalił swoją legendę.
i stworzył precedens, pokazując, że rządy w Afryce nie muszą się wiązać ze złodziejstwem i kurczowym trzymaniem się władzy. Na emeryturze Mandela wciąż jeździł po świecie, promując swoje ideały i kraj, między innymi pomagając załatwić organizację Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Założył kilka fundacji swego imienia, zajmujących się działalnością charytatywną, prawami człowieka i rozwiązywaniem konfliktów. Poza kilkoma domami w różnych częściach kraju nie zgromadził majątku. Bezcenna jest jego rozpoznawalna na całym świecie marka. Walka o prawo do niej rozpoczęła się jeszcze przed jego śmiercią. Mandela starał się unikać roli mentora. Mimo to był wciągany w niemal każdą afrykańską wojnę. Jego romantyczna naiwność, brak doświadczenia, a także zazdrość sąsiadów spowodowały, że większość dyplomatycznych inicjatyw kończyła się fiaskiem. Jestem rozczarowany, bo wierzyłem, że powodzenie naszej pokojowej transformacji przekona także innych, że wszelkie konflikty da się rozwiązywać bez użycia siły, mówi Mandela. Jednak mimo wszystko ziszcza się sen, który ścił mi się przez te wszystkie długie, samotne, zmarnowane lata w więzieniu, dodał, cytując Martina Luthera Kinga. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Jestem przekonany, że gdy nadejdzie mój czas, odejdę z uśmiechem na ustach. Wielbiłem ideał demokratycznego i wolnego społeczeństwa, w którym wszyscy ludzie, bez względu na kolor skóry, będą żyli w zgodzie, ciesząc się takimi samymi prawami i możliwościami. Jest to ideał, o który walczyłem i dla którego pragnę żyć. Ale jeśli będzie trzeba, jestem także gotów oddać życie za ten ideał.